Cześć, Twernest! Wczoraj o 20 odbyła się prezentacja najnowszych i najlepszych urządzeń Samsunga na ich własnej scenie. Podczas tej prezentacji miałem okazję poznać możliwości nowego aparatu czy cenę Galaxy Z Flip. I tak minęła godzina. Transmisja na żywo dobiegała końca, a ja zastanawiam się, gdzie skin do Fortnite? No i niestety, Samsung w tym roku na prezentacji Galaxy Unpacked nie zaprezentowało żadnego skina, którego można byłoby odebrać na ich telefonie Fortnite. Ale spokojnie, możliwe, że Samsung ogłosi premierę nowego ekskluzywnego skina za kilka dni. Skin Glow na przykład został ujawniony na oficjalnym blogu Samsunga, a nie na scenie. Pierwszy skin Samsunga Galaxy też nie doczekał się 5 minut na scenie. Promocją tych skinów zajęli się różni twórcy. Na przykład Ninja dostał skina Galaxy przedwcześnie, a Myth dostał skina Glow przedwcześnie. Wyjątkiem jest Iconic, ale Iconic jest także częścią współpracy z grupą muzyczną Icon. Koncert tej grupy muzycznej odbył się w Tajlandii kilka dni po evencie Galaxy Unpacked. Podsumowując, skin Iris dalej ma duże szanse na bycie ekskluzywnym skinem dla Samsunga. Poza tym może być nowym pakietem startowym albo postacią z karnetu bojowego. Niektórzy z was mogą pamiętać, że kilka tygodni przed startem 7 sezonu w pierwszym rozdziale Fortnite do plików gry dodano skina piżamka. Aktualizację później został on usunięty, a finalnie został dodany z powrotem do karnetu w 7 sezonie. Podobnie może być z tym skinem, ale moim zdaniem jest zbyt prosty na karnet bojowy. Ja dalej uważam, że to będzie skin ekskluzywny dla Samsunga. Tylko musimy jeszcze chwilkę poczekać. Poza tym, wczoraj wieczorem, też około 20, społeczność Fortnite okrążyło takie oto zdjęcie. Ale żeby to, co zaraz wam powiem, miało sens, cofnijmy się w czasie. Przed startem 5 sezonu w Fortnite rozpoczął się event połączenia światów, a dokładniej świata Fortnite z rzeczywistością. Z wyspy poznikały przeróżne przedmioty, m.in. lamy oraz głowa pana burgerka z lepkiego lasku. Na tym się jednak nie skończyło. W rzeczywistości w różnych miejscach w Europie, w tym w Warszawie, można było spotkać lamy z Fortnite. A za oceanem na jednej z kalifornijskich pustyń znaleziono ogromną replikę głowy pana burgerka. Na miejscu można było nawet spotkać agentów badających ten teren. To wszystko było częścią promocji nowego sezonu Fortnite. Wracając do wieczoru poprzedniego dnia, to społeczność Fortnite okrążyło takie oto zdjęcie. Przedstawia ona miejsce, gdzie znaleziono głowę pana burgerka z perspektywy lotu ptaka. Tam, gdzie Epic Games przygotowało już kiedyś Fortnite'owy event, w ziemi jest wykopany symbol, który bardzo przypomina skarbiec z poprzedniej wyspy. Sam miałem nadzieję na jakiś fajny event, ale okazało się, że to zdjęcie jest jeszcze z wakacji 2018 roku, kiedy tamten event się odbył. Co ciekawe, te ścieżki były już widoczne na zdjęciu z 2005 roku. To oznacza, że... no... nic. A szkoda. Teraz chciałbym poruszyć temat możliwego darmowego skina. Rok temu z okazji walentynek, a dokładnie 14 lutego, do sklepu Fortnite dodano lotnie za darmo. Ale tą lotnię można było tylko komuś podarować. Możliwe, że w tym roku będzie coś podobnego. Do sklepu może wejść dokładnie ta sama lotnia. Z nowych przedmiotów to moim zdaniem za darmo może wejść ten oto zbierak lub ta oto postać. Nie jest to jednak żadna potwierdzona informacja, ale w świetle ostatnich wydarzeń to bardzo prawdopodobne, że coś wejdzie do sklepu za darmo. Tak samo było rok temu, a do tego Epic Games ostatnio nie powstrzymuje się od rozdawania nam za darmo skinów, nawet do postaci. Myślę, że w tym sezonie też coś będzie za darmo w sklepie. Mimo tego, że w grze już są wyzwania, za które jest kilka darmowych rzeczy. Dalej w temacie walentynkowych skinów to ten oto skin ma niebieską jakość rzadkości. Mimo tego w sklepie był za 1500 fałdolców. To jest błąd. I każdy, kto kupił tego skina za 1500, dostanie 300 fałdolców z powrotem. Jak już poruszyłem temat poprawek błędów, to warto dodać, że dzisiaj na konsolach i na PC-tach wejdzie mała aktualizacja. Poprawi ona stabilność samej gry oraz błąd, który powodował, że słabe punkty nie działały. W temacie wycieków to ostatnio nie ma ich zbyt wielu, ale według Spedisay do gry wkrótce może wejść nowy pistolet maszynowy. Niestety nie podał dokładnego źródła tej informacji, ale przy okazji dał znać, że do gry po kolei wejdą tryby podstępny tłumiki, który już wszedł, tryb nagroda, czyli ten z punktami za eliminację, tryb trójki, czyli oddziały, ale trzyosobowe, oraz tryb tylko z różnymi granatami. Według Spedisay zostały one zaktualizowane w plikach gry, tak samo pliki pistoletu maszynowego. Ci, co znają historię wycieku Fortnite, na pewno pamiętają, że ten pistolet maszynowy w plikach Battle Royale siedzi już od 7 sezonu, ale do dzisiaj nie został dodany do gry. Dlatego ten wyciek należy wziąć pod uwagę z przymrużeniem oka.
Był on w grze raz, ale przez pomyłkę twórców gry. Został on usunięty po godzinie. A w temacie bitwy o Feodolce to wiele osób dalej się do mnie zgłasza z problemem na temat punktów. Jeśli sposób, który wam pokazałem na początku tego filmiku nie pomógł, to przypuszczam, że osoby, którym system nie nalicza punktów, grają na konsoli. Na koncie, którego nie połączono z kontem Epic Games. Aby się upewnić, czy połączyliście swoje konta Fortnite z kontem waszej konsoli, wejdźcie na tą oto stronę. Tutaj zalogujcie się na to samo konto Fortnite, którego użyliście przy dołączaniu do drużyny. Teraz na tej oto stronie, po zalogowaniu się, będzie widoczna lista różnych platform, do których można podłączyć swoje konto. Upewnijcie się, że wasze konto, którym dołączyliście, jest podłączone do konta waszej konsoli. Jeśli macie połączone konto, albo gracie na PC-cie i dalej wam nie nalicza punktów i macie włączoną tą oto opcję w ustawieniach, to niestety nie wiem jak wam pomóc. To może być błąd i tyle. Na koniec mam dla was małą ciekawostkę. Jeśli spojrzycie z góry na to z pozoru niewinne miejsce, to uwaga! Możecie zauważyć, że powstaje tutaj napis Noach, czyli imię Noe. Ej ludziska, widzicie to? Event biblijny Fortnite potwierdzony? Wow!